Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w cotygodniowym felietonie Głos Polski. Szanowni Państwo, pozwolę sobie na przywołanie. Moja mówiła bardzo często w życiu ludzkim, a możemy dzisiaj dodać także przecież, że w życiu narodów nie ma przypadków. Przypadki są w gramatyce. W życiu ludzkim mamy do czynienia ze znakami. To powiedzenie, ta mądrość ludowa, myślę, że dzisiaj jest szczególnie istotna, gdy patrzymy na rzeczywistość, którą przeżywamy. No bo czy można uznać za przypadek, że dziesięciolecie, rocznica dziesiąta tragedii smoleńskiej przypada w dzień Męki Pańskiej? Czy możemy uznać za przypadek, że w tym roku, właśnie w tym roku, przeżywamy trudno zrozumiałą i trudną do uwierzenia i do objęcia umysłem katastrofę ludzkości, jaką jest pandemia wirusa, koronawirusa? To są znaki. Inaczej nie sposób na ten temat mówić, inaczej nie sposób na ten temat myśleć. To nie znaczy, byśmy popadali w jakąś determinację. To nie znaczy, byśmy popadali w jakąś bezradność. Odwrotnie. To znaczy, żebyśmy sięgnęli pamięcią, żebyśmy sięgnęli naszym umysłem do samych źródeł naszej tożsamości i uświadomili sobie, jak ważne jest, byśmy powrócili do tego, co naprawdę jest naszym podstawowym konstruktem, co nas tworzy, co czyni z nas ludzi, co czyni z nas naród, co czyni z nas ludzkość. Tym jest wiara w zbawienie. Tym jest chrześcijaństwo. Ale tym jest także nasze życie narodowe. Czerpanie z tradycji narodowej. Czerpanie z dorobku poprzednich pokoleń, tych wspaniałych, wielkich pokoleń Polaków, ale także tych, którzy popełniali błędy po to, żeby one już nigdy więcej nie były ponawiane. Dzisiaj takim najbardziej dojmującym od 10 lat przeżyciem jest przeżycie życia w kłamstwie. Jest przeżycie życia pod niesłychaną presją propagandy kłamstwa, tego, które dotyczy Smoleńska, ale także tego, które dotyczy życia narodowego, także tego, które dotyczy życia duchowego, także tego, które dotyczy życia społecznego. Bo to przecież te same środowiska upowszechniają i wywierają presję na nas, żebyśmy poddawali się kłamstwu smoleńskiemu, które upowszechniają i próbują wymusić na nas życie w kłamstwie duchowym, społecznym i narodowym. My z tej dzisiejszej tragedii, my z tego dzisiejszego wyzwania wyjdziemy zwycięsko. Nie mam co do tego wątpliwości. Ale zwycięstwo będzie polegało nie tylko na tym, nie tyle na tym, żebyśmy odrzucili kłamstwo, ale także na tym i żebyśmy przezwyciężyli fizyczne problemy związane z tą pandemią, ale przede wszystkim na tym, żebyśmy potrafili odbudować nasze życie duchowe, gospodarcze, społeczne i polityczne jako oparte na prawdzie, jako oparte na wartościach narodowych, jako oparte na zdrowej, narodowej gospodarce. To powinno być naszym wielkim przesłaniem i wielkim zadaniem. W moim skromnym zakresie pracy było to zadanie związane z wyjaśnieniem dramatu smoleńskiego. I to zostało dokonane. Dzisiaj, w nocy z wczoraj na dzisiaj, otrzymaliśmy raport Krajowego Instytutu Badania Wypadków Lotniczych, NIAR w Wichita w Stanach Zjednoczonych. I nie ma wątpliwości, że kłamstwo smoleńskie opierające się na tezie, jakoby brzoza zniszczyła skrzydło,
jest nieprawdziwe. Jest po prostu absurdem. Jest takim samym absurdem jak teza, że samolot na 5 metrach obciął brzozę. Jest takim samym absurdem jak teza, że samolot odwrócony upadł na wrakowisko i został na skutek tego upadku zniszczony. Wszystkie te tezy i także te, które uderzały przede wszystkim prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego, polskich pilotów, w generała Błasika, którzy mieli być niekompetentni, którzy mieli brawurowo dążyć do tego, żeby za wszelką cenę wylądować nawet pod ryzykiem śmierci, że to wszystko jest po prostu narracja wrogów Polski, wrogów polskiej niepodległości, wrogów polskości. Okazało się, że to skrzydło przecięło brzozę, tak jak sądziliśmy, a nie brzoza skrzydło. Okazało się, że burty samolotu były wywinięte na zewnątrz, a nie do wewnątrz. Okazało się, że dramat polegający na rozpadzie samolotu wywołany był nie uderzeniem w brzozę, ale eksplozją. To wszystko są podstawowe tezy raportu, który zostanie przedstawiony zaraz po świętach, bo teraz nie jest czas na te kwestie. Ale to także jest podstawa do tego, żebyśmy raz na zawsze odrzucili kłamstwo w życiu narodowym i społecznym i żeby ci ludzie, którzy z taką niezwykłą zajadłością obrzucali nas wszystkich, państwa, którzy nas wspieraliście, naukowców, którzy poświęcili swoje życie dla wydobycia prawdy, żeby ci, którzy próbowali za wszelką cenę to kłamstwo utrwalić, wreszcie naprawdę pomyśleli, jak bardzo szkodliwe jest także dla nich kłamstwo. Wreszcie zdali sobie sprawę, że życie społeczne nie może być kształtowane przez fałsz i antyludzką ideologię. To są wszystko przesłania, które Wielki Czwartek przed Wielkim Piątkiem i przed Wielkanocą chciałbym Państwu przekazać. Równocześnie dziękując za te lata możliwości rozmawiania z rodziną Radia Maryja, za to wsparcie, które uzyskiwaliśmy od rodziny Radia Maryja, od ojców redemptorystów i od ojca Tadeusza Rydzyka. To dzięki wam mogliśmy ten raport napisać. To dzięki wam mogliśmy usunąć jedno z bardziej dramatycznych kłamstw, które dzieliło naród. Kłamstw, które były wymierzone w Polskę, w polskość prezydenta Kaczyńskiego i w polską duchowość, w polską niepodległość. Dziękuję bardzo.